Dzień dobry moi kochani świadomi konsumenci. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku Bez Ściemy. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat kosmetyków Lierac. Są to kosmetyki, które są dostępne po części w Hebe, ale generalnie możemy je otrzymać w Zico, w aptekach, w Superfarmie i generalnie w aptekach, ale w Hebe też połowa tych kosmetyków jest. Więc jeżeli was taka tematyka interesuje, zapraszam do oglądania. Moi kochani, Lierac też nie jest firmą potwierdzoną, która nie testuje swoich produktów na zwierzętach. Ja, jeżeli mam wątpliwości co do danej firmy kosmetycznej, czy ona testuje, albo są sprzeczne informacje na przykład w sieci, że jedni twierdzą, że ona nie testuje, drudzy twierdzą, że ona testuje, to też się zwracam do firmy, aby uzyskać odpowiednie stanowisko w danej sprawie, żeby po prostu wiedzieć, tak? I później ewentualnie na bazie ich informacji, które oni mi przekazują, sprawdzam na innych źródłach, czy to może być prawda. I tak samo było tutaj. Zwróciłem się z zapytaniem po prostu do Lieraca, czy oni testują swoje produkty na zwierzętach, bądź sprawdzają dostawców. I tutaj jest totalna olewka. Brak odpowiedzi. Totalne po prostu zlanie konsumenta, potencjalnego klienta, który po prostu chce tylko wiedzieć, czy kosmetyki są testowane, czy dostawcy są sprawdzani. No to przecież nie jest żadna tajna albo tajemnicza informacja. Każdy ma prawo uzyskać takie informacje. To nie są informacje objęte tajemnicą. A oni oczywiście milczą. Cisza. I po prostu tutaj jest ewidentnie coś na rzeczy. I moi kochani, sobie dzisiaj porozmawiamy globalnie na temat kosmetyków Lierac, ponieważ uważam, że warto poruszyć temat tych kosmetyków. Więc przechodzę do tematu. Pierwszym produktem jest Hydragenist, krem do twarzy dotleniający, który według strony Hebe kosztuje 139,99 zł. Jest to krem, który ma wykazywać właściwości dotleniające, rewitalizujące, nawilżające, odnawiające. Po prostu jest tutaj wachlarzyk wymieniony, jak ten krem ma działać na naszej skórze, jakie spektakularne rezultaty ma on przynosić i czego możemy tak naprawdę po tym kremie się spodziewać. No i okej. I słuchajcie, tutaj w tym kremie mamy substancje na samym początku, które tworzą bazę tego kremu, odpowiedzialne za lepkość, za konsystencję tego preparatu. Później mamy masło shea, mamy wodę z róży damasceńskiej, jest w porządku. Mamy poliakrylat, mikroplastik, multum tych mikroplastików. Później mamy zapach, po zapachu mamy proteiny ze słodkich migdałów, gdzieś tam ekstrakt z cytrusów, konserwanty i reszta substancji czynnych. No i co o tym sądzić, moi kochani? Po prostu mikroplastik. Mikroplastik, poliakrylat, sztuczne oklejenie skóry. Jest to cudowny krem dotleniający skórę? Proszę was. Ten krem po prostu wiecie, gdzie się powinien znaleźć. Otwiera się po prostu pewne miejsce, wrzuca się, zamyka się, a później się wynosi, wiecie gdzie, nie? Dokładnie. Także tam jest miejsce tego kremu, po prostu w tym kremie nic nie zadziała, będzie sztuczne oklejenie skóry, sztuczne wrażenie takiej powłoki na skórze. I tutaj akurat mikroplastik może być mocno odczuwalny. Tak, tutaj on może być mocno odczuwalny. Możecie czuć takie ala ściągnięcie skóry, ala takie naciągnięcie, jakbyście mieli, powiedzmy, cienką warstwę maseczki peel-off nałożonej, której się po prostu nie da ściągnąć. Takie dziwne uczucie ściągnięcia. I tutaj jak najbardziej to może być odczuwalne. We wszystkich kosmetykach Lierac może to być odczuwalne, ponieważ w nich jest bardzo dużo mikroplastiku. Także jeżeli odczuwacie taką różnicę na skórze, to już wiecie, od czego to jest po prostu zależne. Także powracając do sedna, ten krem nie będzie wykazywał żadnych właściwości pielęgnacyjnych na dłuższą metę. Nie rozumiem fenomenu, skąd oni wzięli tą cenę, jak za produkt o takiej jakości. W mojej ocenie produkt nie jest nawet warty grosza i nie warty zainteresowania. Następnym produktem od Lierac jest również Hydragenist. Jest to krem żel nawilżający bardzo głęboko skórę. I koszt według strony Hebe również wynosi 139,99 zł, czyli nazwijmy rzeczy po imieniu 140 zł. Mniejsza. I słuchajcie, mamy w tym kremie wodę, mamy alkohol denaturyzowany, czyli alkohol denat, mamy mikroplastiki, mamy wodę z róży damasceńskiej, mamy zapach, mamy zagęstniki, substancje tworzące bazę tego kremu, mamy proteiny ze słodkich migdałów i resztki ekstraktów, konserwanty.
Jest to krem, żel nawilżający za 140 zł. I tutaj wiecie, jeżeli nie lubicie ciężkich konsystencji kremu, to ja to rozumiem. Wolicie żelowe konsystencje. I te żelowe konsystencje są lżejsze, szybciej się w skórę wchłaniają i w większości przypadków nie pozostawiają żadnego świecącego filmu na skórze. No ale niestety, moi kochani, w większości takich typowo aptecznych bądź śmieciowych firmach kosmetycznych, gdzie są produkowane żelokremy do twarzy przysłowiowo nawilżające, jest alkohol denat. No i oczywiście rzecz jasna, już wiecie doskonale, jak działa alkohol denat. Jeżeli ktoś nie wie, to ja powtórzę, bo po prostu może tutaj być ktoś z moich nowych widzów. Alkohol denat upośledza pracę gruczołów łojowych, narusza barierę hydrolipidową, odwadnia skórę, pobudza gruczoły łojowe do zdwojonej pracy. Generalnie rzecz biorąc, alkohol denat wyniszcza skórę. Czyli wracając tutaj do sedna, ten krem żel. Wiecie, ja już mówię to z góry, powinien się znaleźć tam, gdzie mówiłem. Otwieracie, wrzucacie, dziękuję. Ten krem nie jest warty zainteresowania, nie jest warty swojej ceny. Mikroplastik tutaj, zawarty w tym kremie, będzie właśnie jakby chował działanie drażniące alkoholu denat. Ponieważ w tym kremie mamy ten alkohol sobie przeniknie. Tutaj mikroplastik zrobi tą tarczę, tak powiedzmy, ochronną. Nieprzepuszczalną w ogóle substancji czynnych i tak dalej. Po prostu będzie oblepiał skórę i wy na samym początku możecie nie odczuwać tego wyniszczania skóry przez alkohol denat. Dopiero później. Jak zrobicie sobie przerwę od tego kremu, na przykład jakiegoś dnia, bądź w ogóle go wykończycie i po prostu te wszystkie mikroplastiki zejdą z twarzy, to wszystko zostanie wypłukane ze skóry, no to zobaczycie, co alkohol denat po prostu wyrządził na waszej skórze. Także produkt jest niewarty zainteresowania i niewarty swojej ceny. Ma być to produkt nawilżający, a nie odwadniający i wyniszczający skórę. Następnym produktem od Lierak jest Hydra Genist nawilżająca mgiełka do twarzy. I tutaj w składzie mamy wodę, samą wodę, mamy wodę z róży damasceńskiej, mamy mikroplastik, metylakrylat, mamy resztkę mocznika, zapach. I po zapachu mamy na przykład witaminę E i różne wyciągi. Cudownie nawilżająca mgiełka do twarzy, która naprawdę będzie waszą skórę nawilżać, odświeżać i rewitalizować. Będzie po prostu tworzyć nieprzepuszczalną warstwę ochronną na skórze, która blokuje transport substancji, czyli mikroplastiki, oblepiając naszą skórę w ten sam sposób. Oczywiście rzecz jasna, działając komedogennie. No i oczywiście, nawet jeżeli by było tutaj bardzo duże stężenie substancji czynnych, no to nie mają szansy przeniknąć. Czyli mamy tutaj, możemy to tak nazwać? Śmiesznie? Plastik w płynie. Plastik w płynie. No i po prostu dla mnie to już nawet nie jest śmieszne, ani nie jest zabawne, wiecie co? Ponieważ pakować takie, no już teraz muszę to powiedzieć, śmieci w taki produkt za taką cenę, to jest po prostu skandal, manipulowanie i żerowanie na naiwności konsumenta. Żeby plastik w płynie oferować klientowi na twarz. Moi kochani, wiecie sami, że w tańszych cenach mamy nawilżające hydramisty, mgiełki, toniki. I czemu tam nie ma mikroplastików? Są substancje nawilżające. Są substancje nawilżająco-regenerujące, regulujące. Nie ma mikroplastików. A w takiej cudownej firmie, jaką jest Lierak, która jest niby firmą przebadaną dermatologicznie, która ma nam zapewnić bezpieczeństwo, komfort użytkowania preparatu, mamy plastik w płynie. No po prostu plastik płynie. Także produkt jest niewarty zainteresowania i niewarty swojej ceny. Koszt 50 zł wynosi mgiełki o mniejszej pojemności, bo z tego co się orientuję i jak pamięć mnie nie myli, ta sama mgiełka jeszcze jest o większej pojemności, chyba setka. Następnym produktem jest Lierak Hydra Genist nawilżające serum do twarzy. I jak już wam to kiedyś mówiłem, serum jest to taki preparat, który na przykład posiada bardzo duże stężenie substancji czynnych. On ma wykazywać silniejsze działanie od kremu, ma szybciej przynosić spektakularne rezultaty. To jest tak zwany koncentrat. Czyli jest to skoncentrowany preparat, który bardzo intensywnie ma działać, wręcz natychmiastowo. I tutaj wracając do tematu. Serum to jest po prostu koncentrat, który ma od razu działać, ma naszą skórę rewitalizować, nawilżać, nawadniać. I tutaj w tym serum od Lierak, głęboko nawilżającym, mamy
Wodę, alkohol denaturyzowany, mikroplastik, mamy wodę z róży damasceńskiej, mamy zapach, po zapachu mamy witaminę E i wiele innych substancji czynnych, chelator, konserwant, dziękuję. Jest to serum za 160 zł, mega skoncentrowane, które ma wykazywać właściwości nawilżające, odżywcze, skórę, prewencyjne, przeciwzmarszczkowe. Także w cenie 160 zł otrzymujemy przysłowiowe, alkoholowe serum, które ma naszą skórę nawilżyć, odżywić i zadziałać przeciwzmarszczkowo. Następnym produktem jest Sebology, dwuetapowy koncentrat do twarzy, który według strony HB kosztuje 169 zł 99 groszy. I ma być to rozwiązanie dla osób ze skórą problematyczną, trądzikową, bardzo tłustą, która ma bardzo duże tendencje do pojawiania się niedoskonałości, zaskórników, wągurów, generalnie skóra rozregulowana. I ten produkt ma zapewnić regulację skóry, wyregulować wydzielanie się sebum, zadziałać mikrozłuszczająco, odblokować pory, zredukować niedoskonałości, gładzić strukturę skóry, poprawić jakość skóry za 170 zł. I mamy tu dwuetapowy, dwufazowy preparat. Ok, i słuchajcie, i w tym składzie tego preparatu mamy wodę, mamy poliakrylat, mamy mikroplastik, mamy kwas salicylowy, troszkę dalej, ale kwas salicylowy jest. Kwas salicylowy działa mikrozłuszczająco, odblokowywująco pory, regulująco, rozpuszcza czopy łojowe tak zwane. Także tutaj nie można się przyczepić. Napisali, że są kwasy, jest kwas, także jest ok. No i dobrze, i mamy tutaj zagęstniki, substancje tworzące bazę preparatu. W pierwszej fazie, dobra. Druga faza, to samo. Mikroplastiki, resztka gdzieś tam fermentów, które mają wykazywać właściwości przeciwzapalne. Kwas glikolowy, resztka papainy, kolejne mikroplastiki, zapach. Cudowny produkt dwufazowy, który ma skórę wyregulować, zadziałać przeciwtrądzikowo, zredukować niedoskonałości i wyregulować skórę, tak? Nie. Ten produkt może znacznie pogorszyć Wam stan skóry. Może znacznie Wam go pogorszyć. Może właśnie się przyczynić dodatkowo do pojawiania się następnych nieprzyjaciół, wrogich na naszej skórze, które bardzo szybko nie będą chciały swojego tronu opuścić. Walka po prostu z tymi nieprzyjaciółmi, wrogimi, będzie trwać nieskończoność, jeżeli będziecie używać tego preparatu. Tutaj będzie ewidentne zaczopowanie porów. Tyle mikroplastiku nawalili. Tutaj są dwie fazy produktu i każda faza ma inny skład, tak? Ponieważ to są dwa odrębne preparaty. W jednym jest to na mikroplastiku, w drugiej fazie również jest to na mikroplastiku. Wyobraźcie sobie, ile tego mikroplastiku aplikujemy na twarz. Tragedia. Tutaj wychodzą po prostu bardzo duże ilości tego składnika, który jest aplikowany na naszą skórę. I skóra trądzikowa, problematyczna ma to aplikować na twarz, tak? Moi kochani, w znacznie niższych cenach mamy super preparaty dla skór problematycznych, które regulują, działają przeciw niedoskonałościom, odnawiają na skórek, złuszczają w sposób mikrozłuszczania, z kwasami również. Też będzie film na ten temat. Ale 170 zł, za 170 zł, to ten preparat powinien naprawdę być mega skoncentrowany. Posiadać naprawdę bardzo duże stężenia substancji czynnych, które będą walczyć, będą zapobiegać niedoskonałościom. Ale tutaj mamy same plastiki tak naprawdę. Produkt jest niewarty zainteresowania i niewarty swojej ceny i przestrzegam po prostu przed tą serią Sebology osoby ze skórą tłustą i problematyczną. Następnym produktem właśnie jest też Sebology, korygujący preparat redukujący niedoskonałości. I on ma kosztować 129 zł 99 groszy. I tutaj na początku składu mamy wodę, mamy poliamida, czyli substancja, która również okleja skórę. Mamy tutaj substancje tworzące bazę kremową, zapach, niewielkie stężenie kwasu salicylowego. Jest to cudowny produkt, który niedoskonałości ma, gdzie redukował, tak? No właśnie widzimy. Mamy tutaj w głównej mierze znów oklejacz, czyli to, co Wam przed chwilą powiedziałem. Także nie warto się tymi kosmetykami interesować, moi kochani. Skóra problematyczna, tłusta, która ma tendencję do pojawiania się niedoskonałości, musi być bardzo ostrożna pod względem doboru pielęgnacji. Musi być bardzo ostrożna. Tutaj tak wystarczy naprawdę po jednym produkcie z różnego rodzaju. Musi być zachowana regulacja skóry, mikrozłuszczanie, nawilżanie, regulowanie poziomu wydzielania się sebum, dokładne oczyszczanie bez naruszania bariery hydrolipidowej, tonizacja
I to są kroki, które naprawdę pozwalają trzymać w skórę w ryzach. Ale świadome kroki, ze świadomymi preparatami. I ja na ten temat wam nagram film. Więc wracając do tematu, powtórzę to po raz kolejny. Kosmetyki Sebology nie są warte nawet grosza, więc ja po prostu i tych produktów nie polecam, ponieważ mogą wyrządzić naprawdę duży, poważny armagedon na skórze. Teraz wisienka na torcie, Lierak Premium, odżywczy krem do twarzy za 399 zł, ponieważ jest to gama premium. I tutaj mamy wodę, mamy substancje tworzące bazę kremową. Okej, on kosztuje 399 zł, przypominam. Mamy masło Shea, po maśle Shea mamy zapach i po zapachu mamy resztę substancji czynnych. Czyli płacimy tutaj 400 zł za masło Shea. To naprawdę w dzisiejszych czasach, jak już wam to ostatnio mówiłem, wszystko idzie w górę. Przemysłówka idzie w górę, żywność idzie w górę, rachunki idą w górę. No to i nawet masło Shea idzie w górę. To tak jak ostatnio w przypadku Guerlain czy L'Oreal, jak dobrze to pamiętam, za witaminę E 900 zł, no to tutaj 400 za masło Shea. Naprawdę się cenią. Ale tak na poważnie, wracając do tematu, produkt jest niewarty zainteresowania i niewarty swojej ceny. On tutaj będzie dawać takie wrażenie nawilżenia, wygładzenia skóry dzięki oklejaczowi, no i oczywiście dzięki maśle Shea, ponieważ masła Shea w tym kremie jest bardzo dużo. Bardzo dużo masła Shea, więc ten masło Shea też tak naprawdę może osiąść się na powierzchni skóry i wykazywać właściwości pielęgnacyjne, ale nie przeniknie w głąb skóry z tego względu, że jest mikroplastik. Także 400 zł płacimy za masło Shea. Produkt jest niewarty zainteresowania i niewarty swojej ceny. Kochani, w mojej ostatecznej ocenie wszystkie kosmetyki Lierak są napakowane alkoholem, mikroplastikami. Nawet jeżeli w którymś kosmetyku nie ma alkoholu, to jest mikroplastik. Nie są warte tych pieniędzy, nie są warte zainteresowania te produkty. Nie odnoszą się w ogóle do tematu testów na zwierzętach, czyli ewidentnie jest tutaj coś na rzeczy. Także marka jest po prostu skreślona w moich oczach. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się bardzo ciepło. Do następnego.